Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotujemy sobie zupę. Będzie to indonezyjska zupa bihun. My sobie ją delikatnie podrasujemy ostrą papryką. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ona wyjdzie, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Do przygotowania zupy będziemy potrzebowali mięso, filety z piersi kurczaka 200 g, 20 g sosu sojowego ciemnego, 2 łyżeczki płatków chili. Zupa 50 g pora, 60 g dymki, 120 g papryki czerwonej strąki, 30 g oleju sezamowego, 100 g pieczarek białych, 400 g bulionu drobiowego, 40 g sosu sojowego ciemnego, 5 g sambal olek, 1/2 łyżeczki soli, 1/2 łyżeczki mielonego czarnego pieprzu, 100 g makaronu sojowego, ponad to kolendra oraz ziarna sezamu. Czas przyrządzania 20 minut, łączny czas 1 godzina 10 minut. Przepis pochodzi z oficjalnej platformy Messier Cuisine. Jest oceniany jako łatwy i wyjdzie nam z tego 4 porcje zupy. Rozpoczynamy gotowanie. Na początek musimy umyć nasze filety z piersi kurczaka, następnie kroimy je na paski o szerokości 1 cm. Kroimy filety na paski o szerokości 1 cm, tam była wskazówka, że jeżeli mamy dłuższe paski, kroimy je na pół, żeby to nie były aż takie długaśne paski. Was serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku oraz do zaobserwowania nas na Instagramie. Linki klasycznie znajdziecie w opisie tego filmu. Kurczak pokrojony, przekładam go teraz do miski. Następnie do tej miski dodaję sos sojowy ciemny. Następnie tutaj mamy informację, aby dodać płatki czy chili. My dzisiaj nie dodajemy płatków chili. Dodajemy coś trochę grubszego, trochę ostrzejszego, dlatego też nie dodam 2 łyżeczek, tylko tak szczypty na oko. Myślę, że tyle w zupełności wystarczy. Jak widzicie, trochę mi się sypnęło. Teraz musimy to wszystko wymieszać i odstawiamy na 30 minut do lodówki celem zamarynowania. 4 gałązki kolendry myjemy, otrząsamy z wody, listki obrywamy i wrzucamy do pojemnika miksującego. Jak widzicie, już sobie poobrywałam, umyłam, wrzucam do pojemnika. Rozdrabniamy kolendrę. Jak myślę, że to nic w ogóle nie da, bo tej kolendry jest bardzo znikła ilość, ale to nic. 8 sekund, obroty 6. No i zobaczmy, czy moje przypuszczenia się sprawdziły. No i słuchajcie, miłe zaskoczenie, bo kolendra się rozdrobniła. Przekładamy do innego naczynia, odstawiamy. Słuchajcie, sytuacja wygląda następująco, że tej kolendry ciężko ją teraz wyjąć z pojemnika, bo jej jest bardzo mało, więc my sobie to zostawimy, żeby nam się gotowała w tym zupa. Jak widzicie, mamy kolendrę, przeklikaliśmy, ona zupełnie jest wystarczająca tylko do posypania, więc tą zostawiamy, doda nam dodatkowego posmaku. Bierzemy się za warzywa, pora oczyszczamy. Myjemy i kroimy w kawałki o wielkości 5 cm, wkładamy do pojemnika miksującego. Kroimy sobie pora w plasterki. Następnie dymkę oczyszczamy, kroimy na kawałki wielkości 5 cm. Ja ją po prostu przekroję na ćwiartkę i następnie na pół. Druga jest mniejsza, więc tylko na pół. Paprykę oczyszczamy z nasion, myjemy z wierzchu. Paprykę bez nasady, szypułki wkładamy do pojemnika miksującego. To jest bardzo dziwne. Nie wiem, co mam takie kawałki, ja to po prostu może przetnę trochę jeszcze na mniejsze. Tak, niejasno to jest napisane. I teraz wszystko rozdrabniamy. Zamykamy pokrywę. 4 sekundy, obroty prawe 6. Rozdrabnianie zakończone. Klasycznie wszystko zgarniamy ze ścianek na dno pojemnika. Dodajemy teraz olej sezamowy. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, do czego można jeszcze użyć takiego oleju sezamowego, bo kupiliśmy całą butelkę i nam została. Wyciągamy miarkę z pokrywy, czyli co? Nakładam pokrywę, wyciągam miarkę i przypiekamy. 120 stopni, 7 minut. Nasze przypiekanie dobiega końca, co nam się bardzo rzuciło, może nie tyle w oczy, co w nasz nos, że bardzo nieprzyjemnie pachnie ten olej sezamowy podczas pieczenia. Teraz pieczarki, w zależności od wielkości, kroimy na pół albo na ćwiartki, wkładamy do pojemnika miksującego. Widzę na pierwszy rzut oka, że to ładnie się przysmażyło. Ja mam 4 pieczarki, z czego 2 są takie większe, więc pokroję je na ćwiartki, a te mniejsze też pokroję na ćwiartki, niech to będzie wszystko już spójne. Pieczarki dodane. Dodajemy marynowane mięso z kurczaka. Mięso wyciągam z lodówki.
i dodaję mięso do pojemnika miksującego. 400 g gorącego bulionu drobiowego. 600 g ciepłej wody. Nasz sos sojowy. Sambal olek. Pół łyżeczki soli oraz pół łyżeczki pieprzu. Pół łyżeczki soli i pół łyżeczki pieprzu. Zatykamy miarkę w pokrywie. I gotujemy 100 stopni, 10 minut, obroty lewej 1. Powiem Wam, że zupka nam się gotuje, ale ilość naga jolokia, która została dodana, Agnieszka chyba trochę nie ogarnęła, że to jest naprawdę mocna papryka. Także jestem ciekawy, jak to wyjdzie, ale myślę, że będzie moc, tak szczerze mówiąc. No nic, zostało nam ostatnie 5 minut. No i chyba będziemy przygotowali ten makaron. No zobaczymy, jak ona wyjdzie. Ogólnie składniki bardzo pod mój smak, a jak to wyjdzie finalnie, zaraz się okaże. Dopiero zauważyliśmy, że zapewne mieliśmy wyłączony mikrofon, więc w tym kroku dodaliśmy 100 g makaronu i ustawiliśmy czas gotowania. 3 minuty, 3 minuty, 100 stopni obroty lewej 1. Na opakowaniu naszego makaronu było co prawda 3-4 minuty gotowania, więc jeżeli spróbujemy, uznamy, że jest za twardy, to dołożymy jeszcze 1 minutę. Gotowanie zupy z makaronem właśnie się zakończyło. Tak jak mówiłam, spróbujemy sobie jeszcze, jak wygląda kwestia makaronu i przy okazji doprawimy solą, pieprzem. Spróbujmy najpierw samego makaronu. Jak widzicie, ja go nie łamałam, więc mamy takie de facto trochę spaghetti. Jak widzicie, trochę mi się sypnęło. Spróbowaliśmy makaronu i cóż, makaron jest ok, czyli 3 minuty wystarczyło, teraz spróbujemy zupy. Jest ok. Nie patrzę. Zupy już jest niepotrzebna, ani sól, ani pieprz. Jak widzicie, trochę mi się sypnęło. Zupę podajemy posypaną kolendrą i sezamem. Cóż, przekładamy do miseczki i z Wami spotykamy się z gotowym daniem. Dołożyliśmy kolendrę, posypaliśmy sezamem. Tak się prezentuje gotowe, skończone danie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Czas na spróbowanie naszej zupy. To jest indonezyjska zupa bihun. Spróbujmy sobie, jak w ogóle nasz kurczak wyszedł, jak widzicie, tak się prezentuje. Smacznego! Bez przesady, nie jest taka ostra, ale z kolei mam spaczoną trochę skalę ostrości, więc ciężko tutaj określić. Ogólnie bulion bardzo aromatyczny, wszystko ładnie ze sobą współgra. Kurczak miękki, czuć, że jest delikatnie zamarynowany. Ja wydaje mi się, że następnym razem zostawił go na noc w tej marynacie, on wtedy by tak ładnie przeszedł. Pieczarki tak samo miękkie. Słuchajcie, zupa moim zdaniem perfekcyjna, nie wymaga tutaj żadnych zmian. Jedyną zmianę, jaką zrobiliśmy, to dorzucenie zamiast płatków chili papryczkę suszoną, mieloną naga jolokia. I to był moim zdaniem strzał w dziesiątkę. Jest dość intensywna, ostrość wyczuwalna, ale to już jest mocno kwestia indywidualna. No dla mnie jest idealnie. Agnieszka, jak widzieliście, no praktycznie dla niej zupa niejadalna. Kolendra, bardzo fajny, orzeźwiający posmak, gdzieniegdzie się przebija. Sezam, wydaje mi się, że bardziej do ozdoby. Ogólnie zupa bardzo dobra, bardzo mi smakuje, na pewno zniknie dość szybko. Przepis uważam za godne polecenia. Jeżeli robiliście, dajcie znać, czy coś modyfikowaliście, czy zostawiliście w oryginale. Uważam, że jeżeli ktoś lubi łagodniejsze klimaty, nawet z tymi płatkami chili, i tak mu naprawdę powinno posmakować. Gdzieś ta minimalna ta ostrość powinna się przebijać. My zaszaliśmy i moim zdaniem super. No nic, żeby nie przedłużać, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!
Zupa zjedzona, musieliśmy delikatnie ją dosolić jednak w ostatniej już na talerzu, także moim zdaniem perfekcyjne, grzeje od środka, super, genialna potrawa. Jak widzicie, trochę mi się sypnęło.